Witam wszystkich. I znowu jesteśmy w pszczelarskiej zagrodzie edukacyjnej. Dzisiaj będzie przenoszenie dwóch uli odkładowych do uli produkcyjnych i nagram wam i pokażemy, jak właśnie to się robi. Jesteśmy na pograniczu województwa lubelskiego i mazowieckiego w miejscowości Wysokie Koło w gminie Gniewoszów w pasiece leśnej. Dzisiaj będziemy przenosić odkłady do uli produkcyjnych. Ponieważ mają już 8 ramek, są wystarczająco rozbudowane. Przyniosły pierwszy miód. Będziemy ich obsadzać w normalnych ulach typu warszawskiego. Na razie szykujemy poddymiarkę jako ubezpieczenie na wszelki wypadek, gdyby któraś z bohaterek starszych chciała nas potraktować nieprzyjaźnie. Jest dym. Idziemy teraz po ten. Idziemy po ulik odkładowy. Jesteśmy na pasiece leśnej, tak jak już mówiłem, w okolicach pogranicza Lubelszczyzny i Mazowsza. Będziemy w dzisiejszym spotkaniu będziemy przekładać pszczoły z ula odkładowego do ula produkcyjnego. Dzisiaj Państwo zobaczycie, jak to wygląda. Ulik już jest dzisiaj, już jest rojem w zasadzie. Także przenosimy go, ponieważ tu jest duża baza pożytkowa. Są łęgi wiślane, są lasy. Tutaj będą miały dobry pożytek. Może sobie stanę przy. No są łagodne jak właściciel, także nie boimy się niczego. Na razie zobaczymy, może uda nam się. Są troszeczkę podniecone podróżą, ponieważ no idź kochani, żebym cię tu nie zagniótł. Jak widzicie, rameczki są już zabudowane pięknie starym czerwiem. Jest i młody czerw, jest troszkę pierzgi u góry. Także pszczoły przygotowane do produkcji miodu. I sądzimy, że jeszcze w tym sezonie, poza pierwszym ramkiem, które przyniosły do tej pory, będziemy mieli jeszcze troszeczkę więcej pożytku z tych pszczół. A i środowisko skorzysta ze względu na to, że będziemy mieli większe zapylenie. I widzicie Państwo ponownie druga rameczka, też pięknie zrobiona. Zaczerwiona przez matkę, młodą królową. Królowa jest z linii Singerek, ale już krainka, ponieważ jest to już drugie pokolenie. Tutaj podciągnięta, pokazuję wam ramkę z podciągniętą węzą, bo dajemy matrycę pszczołom i one na bazie tej matrycy rozbudowują sobie komórki na miód i na czerw. Tutaj z kolei, jak widzicie Państwo, biorą się takie białe punkciki, więc to jest czerw młodszy, ale już jest larwa. I w przeciągu 23 dni będziemy mieli nowe pszczoły. Tutaj matka zaczerwiła, ponieważ nie była wkładana ramka pracy. Na tej stronie matka zaczerwiła, nie przepuściła jajowód i powstały komórki niezapłodnione, czyli z tych wylęgną się trutnie. Tutaj znów ma ramka z
matrycą, które zagospodarują w odpowiednim czasie. Kiedy rozbudują już te komórki, matka prawdopodobnie zaraz wejdzie i zniesie nowe jaja, z których będą powstawać nowe pszczoły. Tu jest bardzo, bardzo maleńki. Nie wiem, czy Państwo widzą takie przecineczki białe. To są bardzo młode jaja. One mają teraz... Zaraz. Jajo... Tak. Jajo, które stoi prosto, to jest jajo z nocy. Które jest delikatnie pochylone, to jest, proszę Ciebie... Kurde, dziabnęłam. Jajo dwudwo... Tak? Kurde, jaka? Palec? No. A tu, opatrz, a tu chodzi matka. Proszę bardzo, jest i królowa, trochę się ubrudziła farbą, ma niestosowne oznakowanie, ale jak widzicie, królowa chodzi, szuka komórek. O, nie widzisz tę znałą sprzedem. Tak, tylko przy znakowaniu przesunęła się na aparacie i ubrudziła sobie tułów. No i dlatego jest taka znacząca, ale to jej nie przeszkadza. Jest młoda królowa, tak jak mówiłem, z linii Singierek, ale już krainka. Czyli, że... Ona już jest drugie, trzecie pokolenie. Przełożymy teraz przekładki. Nie denerwuj się, czego się denerwujesz, głupia ci, nie przyszedłem tu dokuczać. Koniecznie chce mnie skontrolować, co ja tu robię. Tutaj widać o żądło. Tak, w twojej dłoni. Tak, wbite. Wyszyj to szybko. Czekaj, ja ci wyciągnę, bo nie wolno przysywać, tylko... trzeba usunąć w ten sposób nożem i wyścić to. Dlatego, że zaraz przy urządleniu to jest specyficzny rodzaj zapachu i czuć go takimi żywicami, bo to powstaje z żywic przeważnie drzew liściastych i iglastych. I w związku z tym czuć jest takim igliwiem. Jeżeli drugie pszczoły poczują ten zapach, to znaczy, że to jest zagrożenie dla nich i przystępują do atakowania. Dlatego dobrze jest przy ukąszeniach w takich miejscach, gdzie jest dostępne, żeby wyssać od razu ten jad. Poza tym, gdybyście kiedyś uczestniczyli w takich pracach, to dobrze jest ręce moczyć w zimnej wodzie. Dlatego, że pszczoły tracą wtedy zapach, bo pszczoła ma węch tak ostry, że 100 razy silniejszy od psa. W związku z tym ona wyczuje. Przed nią nie ma ukrycia jakiegoś tam, jakiejś rzeczy, której ona by nie wyczuła. Zobaczcie, to jest majowy odkład. Składał się tylko z 4 ramek. Dzisiaj już są pierwsze miody. Jak widzicie, u góry świeci się już pierwszy miód. Tak, to tak będzie. Podokładamy im troszeczkę rameczek i pożegnamy się. Tutaj zaraz zrobimy jeszcze tak, że te pszczoły wysypiemy, a jeżeli nie, to zostawimy ulik przy wlotce do macierzystego ula i one sobie same przejdą. Wrócą do zapachu matki, czyli królowej. I resztę pszczoły stawiam sobie tutaj, przed ulem. Zaraz wyjdą na zewnątrz, to sobie, proszę pana, wejdą przez wylotki. A te już, które tam, żeby jak najmniej, żeby ich nie pognieść, trzeba uważać, bo to stworzenia Boże. Pszczoła, jak inne zwierzęta, jak to mówią ludzie, nie zdycha, tylko odchodzi, czyli umiera. Nie wiem, to obczyszczę troszeczkę i resztę, żeby się nie znęcać, wystawiam tu i one się później stąd przejdą do, czują zapach enzymy matki i przechodzą sobie do tego ula. No i na tyle by było przynosiny z pierwszego. To zostanie, później przyjadę, wieczorem zabiorę. Są lekko podniecone. Uwaga, nie wolno ich denerwować. Jak najszybciej zamknąć i odejść. Tak.
tak, bo nie wziąłem zatworu. A co to jest? To jest zatwór. On chroni, już kończy gniazdo, kończy ramka. Aha. Zamykane są ramka w ulu. Jak widzisz, o tak. O, ale za szeroki, nie wejdzie. Tam za ostatnim, z drugiej strony jest drewniany, proszę dać. To jest też zatwór, tylko robiony taki letni, bo ten jest zimowy zatwór, a tutaj na lato stosujemy o taki. Dziękuję bardzo. Chciałem ci jeszcze zademonstrować starą ramkę, którą bardzo cenię, a trzymam ją dlatego, żeby pokazywać młodzieży. Jest to ramka około 100 lat ma, proszę ciebie, ale na pewno już powojenna, ze względu na to, że robiona ręcznie. Proszę bardzo, czopowana ręcznie, nacinana tutaj, żeby pszczoły nie gnieść, szerokość, którą kiedyś się stosowano, beleczki. W związku z tym taki eksponat historyczny praktycznie dla mnie. Widać, że trochę lat tak, już ma. Tak, tak. Ale ta różnica wykazywana młodzieży powoduje to, że mają orientację o tym, jak to jest, jak wygląda życie w ulu. Proszę mi, tam jest przy ulu stary, typ warszawski. Jest wypalony, proszę ciebie, po starych pszczołach. Ponieważ tu zginęła mi matka i musiałem przenieść. W związku z tym teraz obsadzimy następny. A zawsze się wypala, żeby zabezpieczyć przed chorobami różnymi. Przynosi się wypalarkę i tą wypalarką, gazem, likwidujemy wszystkie patogeny, które tam się znajdują i wtedy ul jest czysty. Można jeszcze go myć sodą kaustyczną, ale to jest długi proces, bo później płukania jest dużo. Jak widziałeś przy pierwszym roju, któryśmy obsadzili, pszczoły już praktycznie są w ulu. Pierwsze wyjdą na wylotkę i muszą zrobić tak zwany oblot, czyli ustawić swojego GPS-a, żeby wrócić do ula. Więc będą fruwać przy ulu coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej i ustawią GPS-a i wtedy dopiero będzie rozpoznanie terenu, gdzie są. Przy każdym dniu pszczoła tak się zachowuje, a szczególnie w nowych miejscach. I to by było na tyle. To wystarczy, że wyleci z ula i już GPS sobie ustawia, tak? Tak, i ustawia GPS-a i wtedy już wie, w jakim położeniu do słońca jest i wraca do tego miejsca. A tu będą miały ciekawe stanowiska, bo ponieważ tu jest dużo łęgów wiślanych, więc dużo roślin dziko żyjących i tego. I mają dużo pożytku. Tam, gdzie jest wysokie rolnictwo i przy tym towarzyszy jej chemia, nie jest najzdrowszym środowiskiem dla pszczół. Ale robimy wszystko, co możliwe. Tłumaczymy, edukujemy w różny sposób. I w ten sposób, a szczególnie edukujemy młodzież, bo jednak młodzież ma wpływ na typy zachowań rodziców. Miałem przypadki, że rodzice mieli do mnie pretensje po wizycie szkolnej grupy u mnie, że mówię o pryskach, że nie wolno przed 6, że nie przed 18, że tego. Nie zwracali tutaj uwagi, a teraz młodzież im zwraca uwagę: tato, dziadku, pamiętaj, jeszcze nie ma 18. Nie trój pszczół. I w ten sposób chronimy środowisko, my pszczelarze. No ale pewnie i tak większość tego tak się nie trzyma. Tutaj chciały sobie zrobić nową wymianę, nowej matki kiedyś, to stary, i zaczęły tworzyć matecznik. Jak stworzą taki matecznik, to jeżeli matka jest, królowa jest stara, to zmuszą ją, żeby zniosła tu jajo. Jeśli ona zniesie tu jajo, to w 15 dni zrobią taki duży kokon i karmią ją tylko pierzgą, czyli z pierzgi robią, o te, jak widzisz te plameczki jasne, to jest pierzga. Z tej pierzgi robią mleczko pszczele i karmią królową. I w 15 dni powstaje nowa, piękna królowa, duża, śliczna, młoda samica, która w 7 dni dochodzi do płodności już właściwej, a więc jest dojrzałą samicą i między 7 a 9 dniem zostaje wypychana. O, tu jest królowa, ta biała, znaczek, ten widzicie, też młoda, i ona
szuka miejsca, gdzie ma znieść ten, ale tu już wszędzie zaczerwiła, widzisz? Wszędzie są białe plamki, a więc już jest mleczko pszczele. No. I proszę ciebie, w przeciągu między 7 a 9 dniem dochodzi do zapłodnienia i już w następnych dniach ona znosi czerw, znaczy znosi jaja, powstają nowe pszczoły. Mhm. To by było na tyle.